Chętnej się dziewięcie, to będę nie pośmieszać. Znowu jest Boże Narodzenie, podczas radości i odnowy. Bardzo podniosła atmosfera. Ptaki śpiewają, gwiazda świeci. A przy dzieciątku Józef z Maryją. Goście rozwitała z dzieci. Widzę tu kogoś bardzo bliskiego. Jan Paweł II jest razem z nami. Chcę nam przypomnieć o ważnych sprawach. Jak żyć Bożymi przykazaniami. Wiele czytałem o nim w książkach. Jestem nim bardzo zachwycony. Ukochał Boga ponad wszystko. Każdym człowiekiem wyjął brata. Modlił się oraz pielgrzymował do prawie wszystkich krajów świata. Dzisiaj raz jeszcze przemówił głosem serdecznym z wielką miłością. To spotkanie przyszłego napełni nasze serce radości. Świętym tym Bozie dzieci będzie bladym w stosunku do tego, co czuję w tej chwili moje serce, a także w stosunku do tego, co czują wasze serce. Więc oszczędźmy słów. Niech pozostanie tylko wielkie milczenie przed Bogiem, które jest samą modlitwą. Jan Paweł II pogląda do Europy, gdzie jest święta rodzina i śpiewem na polskiej kolędy. Świąteczny pokój rozpoczyna. Drodzej ciszy, proszę rozpoczynić, zamknie na serce, muszę zagrozić, ten będzie się wybierać. Nasz papież to niezwykły Polak, mądry, spokojny i zatroskany. Każdy człowiek już od początku był szanowany i kochany. Dom z rodzicami, miłością, ciepłem. To jest pragnienie dziecka każdego. Proszę, popatrzmy teraz. Ojca i Matki, powiada Pan Ci zadanie głos. Ale, żeby dzieci mogły czcić swojego rodzica, muszą być uważane, przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar od ludzi, nie
kiedy to przyjęć, ale zawsze dar bezcenny. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest to. I drudze macie adresory. Jest to tylko osobą, a zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samej siebie. Choćby wymagało to od nich szczególnego podmiotu. Franciszku, to są trudne słowa. Można je przyjąć, aby odrzucić. Człowiek jest słowa. On jest tu szorte. Mamy go, bracie. Nie! Jego mama wtedy nie odpowiada. Pokornie, szczerze prosiła pana o łaskę wiary i nawrócenie. Prośba była wysłuchana. A potem został kapucynem. Pomagał ludziom szukać Boga. Praca dla Polski i Kościoła była dla niego ważna i droga. Pytał, czy można zdradzić Chrystusa i to, co wniósł on w dzieje ludzkości. To znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez